W takim razie zaczynamy. Przepraszam jeszcze raz za odrobinę opóźnienia. Witam Was bardzo serdecznie na, rozumiem, Waszym pierwszym wykładzie albo jednym z. Dzisiaj dzięki inauguracjom wczorajszym mam pierwszy dzień nowego roku. Bardzo się cieszę, że będę się mógł z Wami tutaj spotykać. Witam Was. To się wytnie wszystko, oczywiście. Dobra, od razu też widzicie, że trochę wyszedłem z sprawy, miałem roczną przerwę i mam nadzieję, że jednak pamiętam, co mam opowiedzieć Wam, ale gdybym zapomniał, to mam nadzieję, że Państwo przeczytaliście to i owo przed, to możecie mi zawsze poprawić albo dodać od siebie. Ja się nazywam Jakub Urbanik, jestem profesorem w Katedrze Prawa Rzymskiego i Antycznego na naszym uniwersytecie, no i będę Państwa zabawiał wykładem z prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej w tym roku. Dzisiaj chciałbym przede wszystkim powiedzieć o kilku rzeczach wstępnych. Opowiem o tym, do czego nasz przedmiot służy. Potem przebiegniemy naprawdę bardzo szybki sposób przez skróconą historię dziejów prawa rzymskiego po Rzymie, żeby zrozumieć lepiej, po co to nam wszystko potrzebne. Potem zajmiemy się definicjami prawa rzymskiego, wedle samego prawa rzymskiego, czyli tym komentarzem do tych tekstów, które Państwu wysłałem. Ale zanim ja opowiem to, co mam Wam do opowiedzenia, to poproszę Waszą starszą koleżankę Julkę Artosiewicz o krótkie ogłoszenie w sprawie inicjatywy studenckiej. Julia. Słuchajcie, czy mnie słychać? Ekstra. To tak, ja jestem do zespołu Studenckiego Koła Naukowego imienia Pauliny Kuczarskiej-Reinschmidt tutaj na Uniwersytecie Warszawskim. I chciałam Wam trochę powiedzieć, że to jest absolutnie fantastyczny czas na to, żebyście do jakiegoś koła naukowego dołączyli i że nasze koło jest absolutnie fantastyczne. Nasze, bo widziałam tutaj też nawet na tej sali osoby, które są członkami i członkiniami koła, a także profesora, który jest naszym opiekunem. Drugim naszym opiekunem jest profesor Maria Buratyńska, którą zapewne poznacie w przyszłym roku albo w latach kolejnych. Ale krótko o tym, czym się koło zajmuje. Zajmujemy się tworzeniem na uniwersytecie przestrzeni do dyskusji na społecznie istotne tematy. To jest generalnie trochę nasz slogan, a trochę naprawdę to robimy, bo w momencie, kiedy coś się na świecie dzieje, na świecie bliższym czy dalszym, to staramy się przenieść to na grunt uniwersytetu i rozmawiać o tym w społeczności akademickiej, biorąc pod uwagę i tematy prawne, i aspekty społeczne, ale też jesteśmy fajną społecznością, gdzie można sobie takie rzeczy obgadać. Jeśli chodzi o kontakt, to jest tutaj zestawiony. Mamy Facebooka, Instagrama, Twittera, który trochę przymiera, ale możliwe, że będziemy go odnawiać, e-maila, który działa i możecie do nas w każdym momencie napisać, dołączyć, przyjść, zobaczyć. W najbliższym czasie planujemy spotkania dotyczące wyborów i referendum. One są w trakcie tłumaczenia, no ale tak jak widzicie, to są rzeczy bardzo bieżące. I to, co jest ważne, nie trzeba do nas tak naprawdę nic szczególnego. Nie potrzebujecie żadnej szczególnej wiedzy. To jest coś, co się u nas raczej nabywa. Zajmujemy się prawami człowieka, czyli tak naprawdę tematem, który dotyczy Was już od tego tygodnia i będziecie to robić na studiach, w związku z czym to też jest dobry moment, żeby wejść. Jeżeli macie jakieś pytania, to można do mnie napisać prywatnie, można napisać na fanpage koła czy na Instagramie, na pewno ktoś odpisze z nas. I jeżeli macie jakieś pytania, to jestem. Dzięki. Ja jak przyszedłem na studia dawno, dawno temu, to miałem takie wrażenie, że jestem zgubiony i nie znałem zupełnie ludzi w społeczności, więc takie koła studenckie jak to kuczarskie, ale też inne, dają być może trochę więcej takiego społecznego wsparcia poza fantastyczną naukową, społeczną robotą, którą robią. No dobrze, to zacznijmy od rzeczy podstawowych, mianowicie kwestii, nazwijmy ją sobie BHP.
czyli na czym ten przedmiot będzie polegał, jak go będzie zaliczyć. Macie wykład, są dwa wykłady, pana profesora Giaro i mój. Jeśli macie na to czas i chęć, to zachęcam do uczestniczenia w obu wykładach. Pan profesor opowiada o prawie rzymskim zupełnie inaczej niż ja. To myślę sobie dla chętnych osób może być zabawnie, komplementarne, żeby te wizje porównywać. Wykład jest nieobowiązkowy, moje będą na YouTubie również, ale to, co jest obowiązkowe, to ćwiczenia, które mają wam pomóc zdać egzamin, zrozumieć tę materię. Zaliczenie ćwiczeń zatem jest obowiązkowe dla tego, żeby być dopuszczonym czy dopuszczoną do egzaminu. To ustalacie z prowadzącymi, jak to się dzieje, macie to na pewno napisane też w USOS-ie na poszczególnych grupach ćwiczeniowych, także postarajcie się to wiedzieć na zaś, żeby potem pod koniec semestru nie było kłopotów. Zaliczenie przedmiotu odbywa się za pomocą egzaminu. Ten egzamin może mieć różnoraką postać. W zasadzie podstawową wersją jest egzamin ustny. No, od pewnego czasu chcemy odejść od tego na stronę egzaminu pisemnego. Uważamy, że jest to forma sprawiedliwsza i też taka dająca większe szanse zdającym niż egzamin ustny, który jest w dużej mierze może być też efektem przypadku. Ale te nasze starania mają postać zachęty i od wielu lat prowadzimy egzamin z książką. Pisemny, o nim będę w stosownym jeszcze czasie opowiadał. Generalnie jest to taka forma egzaminu, gdzie można mieć wszystkie pomoce i trzeba tylko odpowiedzieć w miarę krótkim czasie na pytanie. Można też egzamin zaliczyć za pomocą konkursu przedmiotowego Jus Controversum. To prowadzi druga katedra tradycji romanistycznej, europejskiej tradycji prawa i również pewnie będziemy w tym roku znowu robić olimpiadę historyczno-prawną z Szczelińskiego. Jeśli chodzi o pomoc do przygotowania się do zajęć, egzaminu, wykładu, no to oczywiście są podręczniki. Każdy podręcznik do prawa rzymskiego jest dobry. Różnice nie są jakieś bardzo wielkie w doktrynie prawa rzymskiego. Natomiast moje doświadczenie mówi, że pewnie lepiej wziąć podręczniki nieco większe niż te cieńsze, bo z cieńszych to zostaje wszystko do nauczenia, a większe pozwalają opakować niezbędną wiedzę w dodatkową ciekawostki, czy anegdoty, czy wyjaśnienia i to może pomóc rzecz zrozumieć. Ja będę przed każdym wykładem wysyłał wam lektury, dostaliście już takiego maila w niedzielę, ale będę wysyłał też podsumowanie przedniego wykładu i to, co warto przeczytać ewentualnie przed kolejnym wykładem, żeby może lepiej w treść wykładu wejść. Będę się odnosił do dwóch podręczników, które w Warszawie polecamy, mianowicie podręcznika Marii Zabłockiej i Witolda Wołodkiewicza Prawo Rzymskie Instytucje, siódme wydanie właśnie wyszło, oraz podręcznika profesorów Dajczaka, Giaro i Longchamp, Prawo Rzymskie u podstaw prawa prywatnego. Skrót IMST i u podstaw na slajdach i w mailach myślę, że powinien być zrozumiały i dalej po prostu idą numerki rozdziałów. Dobrze jest też sięgać do innych pomocy, na przykład repetytorium Kacprzak i Krzynówka. Będę się też odnosił do najstarszego podręcznika prawa rzymskiego zachowanego, czy do instytucji Gajusa. Też warto czytać, macie na slajdzie to takie poszarpane z tyłu to kawałek papirusu z instytucjami Gajusa. Wreszcie warto pewnie zaglądać do obcojęzycznej literatury, jeśli tylko chcecie. Czasem może wam to też podeślę, zwłaszcza z książek Fritza Schulza, który był wielkim wizjonerem prawa rzymskiego. Będziemy też starać się wam pomóc zrozumieć naszą materię przez prowadzenie kursów internetowych, zwłaszcza takich przygotowujących do zdania egzaminu z książką. Tam co jakiś czas się będą pojawiały zadania do wykonania, oczywiście na zasadzie pełnej dowolności. Myślę, że te pierwsze zadania się pojawią gdzieś w okolicy gwiazdki, po to, żebyście się mogli dodatkowo sprawdzić. Generalnie rzecz biorąc, proszę nie mieć złudnego wrażenia, że naszym celem jest uwalić wszystkich, wręcz przeciwnie, nam najbardziej zależy na tym, żebyśmy wszyscy szczęśliwie ten rok zakończyli i chcemy wam tym jak najbardziej pomóc. Także jesteśmy dla was, obie katedry prawa rzymskiego, ta kierowana przez profesora Rudnickiego i ta kierowana przeze mnie i wszyscy nasi współpracownicy i współpracowniczki. Mamy nasze dyżury, mamy nasz czas dla was, mamy maile, także naprawdę zapraszamy do kontaktu.
Ja to nie rodzę sobie złudzeń, to potrzeba spotkania się z wykładowcami z Babaszewskiego pojawia się gdzieś w maju zwykle, no ale za każdym razem staram się przypomnieć, że jesteśmy już wcześniej, nie zakwitamy jak kasztany w maju, tylko już wcześniej jesteśmy. Za każdym razem też przed wykładem będę pytał, czy macie jakieś pytania czy wątpliwości, ale jak zapomnę zapytać, to gdybyście mieli, to proszę to zgłosić. Wykład i ta sala nie jest takim miejscem sprzyjającym do dialogu, niestety. Ja w ogóle nie lubię wykładów, nie pozwalają rozmawiać, ale gdyby się coś takiego zdarzyło, że chcielibyście skomentować czy powiedzieć, to bardzo proszę, nie miejcie żadnych problemów z przerwaniem i po prostu podnieście rękę czy powiedzcie, ja tylko może skończę zdanie i wtedy, zwłaszcza wtedy, kiedy mówię coś takiego, co jest niezrozumiałe albo chcielibyście, żeby to było wyjaśnione lepiej. Dobrze? Na razie w porządku. Dobrze. No to zaczynamy, kochani. Quod bonum faustum felix fortunatque sit. Oby to było dobre, pomyślne, szczęśliwe i szczęśliwe. I pomyślne dla wszystkich, przychylne dla wszystkich. To jest takie zdanie z rozprawy Cycerona o wieszczeniu czy wróżbiarstwie. Co nie jest przewidywaniem przyszłości stosów kawy, tylko odgadywaniem tego, co jakaś siła wyższa ma w stosunku do nas zaplanowane woli bogów. No i liczymy na to, że to są dobre rzeczy i mam nadzieję, że ten rok dla nas wszystkich będzie też bardzo dobry. Ja się na niego ogromnie cieszę. O czym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Więc najpierw postaram się Państwa przekonać, że prawo rzymskie nie jest zupełnie bez sensu i że to, że tutaj siedzicie i może będziecie przychodzić dalej, ma głębszy sens, nie tylko taki, żeby zdać, nie jak trzy razy Z, zakuć, zdać, zapomnieć, tylko że coś Wam z tego może zostać. Że jest to część naszej kultury prawnej, że jest to element edukacji, który może nie jest konieczny. Są takie kraje europejskie, w których prawa rzymskiego nie ma jako przedmiotu obowiązkowego, ale chcielibyśmy, żeby wam pomógł stać się prawniczkami i prawnikami w pełnym tego słowa znaczeniu. Dlatego, że być może już zdaliście sobie z tego sprawę, a może sobie dopiero zdacie, prawnicy i prawniczki to są ludzie nieco inaczej myślący niż ludzie normalni. Te słowa, słynna anegdota z wielką brodą, zapytanym na egzaminie studencie, co tam widzi za oknem, drzewa, kwiatki, samochody, nie przedmioty i podmioty prawa, jest okropną anegdotą, bo nie wolno przestać być człowiekiem, zostawszy prawniczką lub prawnikiem, a przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby umieć wyjaśnić prawo tym, którzy o prawie niewiele wiedzą i to jest też nasze zadanie, ale ma w sobie ziarno prawdy. To znaczy my się posługujemy szczególnym językiem i do nauczenia się tego języka i posługiwania się tym językiem nasze spotkania mają też przysłużyć. Także zacznę trochę od tego, dlaczego prawo rzymskie, a potem opowiem o historii, krótkiej bardzo historii prawa rzymskiego w czasach porzymskich, nowożytnych, średniowiecznych, nowożytnych i do współczesności. Wreszcie postaram się Państwu przybliżyć kwestię rzymskiego definiowania prawa, żeby ten przedmiot, ten pierwszy nasz wykład przymknąć. Może jeszcze jedno zdanie takiego w miarę osobistego komentarza, które chciałbym, żeby było dla was życzeniem. Otóż jak ja bardzo dawno temu, nie jakoś tak strasznie dawno, ale jednak trochę lat temu, wiele z was wtedy jeszcze nie było na świecie, zaczynałem studiować na prawie, to ja strasznie nie lubiłem prawa, okropnie. Wydawało mi się, że to jest strasznie nudne i głupie i w ogóle po co? Dlaczego wybrałem te studia, to na inną anegdotę, ale strasznie się męczyłem i wymyśliłem sobie, i to jest taki rys, który dzieli wiele romanistów i romanistek, że może zajmę się takimi rzeczami, które są najbliższe temu, co kochałem, tak mi się wydawało, historię, no czyli prawo rzymskie. No i przez wiele, wiele lat myślałem sobie, że prawo to jest w ogóle coś obok mnie, daleko, a ja jestem historykiem, tak się przedstawiałem.
przestudiowałem prawa, zrobiłem doktorat i cały czas wydawało mi się, że jestem historykiem. Chociaż bardzo mądre osoby, na przykład jedna z moich naukowych przewodniczek, poza Marią Zabłocką, czyli Ewa Wiprzycka, mówiła mi, pan myśli inaczej, pan widzi zupełnie co innego niż my, historycy, w źródłach. I z biegiem czasu zacząłem rozumieć, że rzeczywiście tak jest, że my myślimy inaczej, rozmawiamy inaczej, że prawo jest ogromnie istotnym narzędziem społecznym, które może zrobić straszne rzeczy i może zrobić rzeczy dobre. I że posługiwanie się prawem w właściwy sposób, do czego chciałbym was ogromnie przez ten rok zachęcić, wpływa na ogólny dobrostan, dobromysł społeczny, na bycie razem we wspólnocie. Pewnie wiecie, może nie o różnych inicjatywach prawnych, które czasem podejmuję, o tym nie chcę mówić, ale to właśnie te sprawy doprowadziły do tego, że zacząłem rozumieć, że jestem prawnikiem i że patrząc w różnych procesach, w których brałem udział, jak prawo może dbać o godność ludzi, od tego stanu 30 lat temu nie znoszę prawa, nienawidzę, przeszedłem do czegoś, co mógłbym patetycznie nazwać, że ja właściwie kocham prawo i tego państwu na ten rok chcę życzyć. Prawo rzymskie wokół nas. Pewnie byliście na placu Kasińskich, widzieliście kolumny Sprawiedliwości. Marek Budzyński, który to zaprojektował, architekt Buwu i Ursynowa, jak sobie wymyślił te kolumny, to tam chciał takie przepisy aktualne wpisać. No ale ktoś mi powiedział, halo, halo, to trzeba będzie to spuwać co pół roku i zmieniać. Ostatnio, zwłaszcza przy pandemii, machina legislacyjna ruszyła jeszcze szybciej i można by te parę nie spuwać właściwie co kilka godzin czasami. Te słynne przepisy 10a, b, c, x, y, z być może jeszcze pamiętacie z tak zwanych przepisów antykowidowych. No i wtedy, no to co by tutaj zrobić? Dobrze mieć na kolumnach jakiś napis, to ładnie wygląda, pismo jest dekoracyjne, nie trzeba rozumieć. No to wrócimy do korzeni, zajmiemy się prawem rzymskim, tym, co jest naszym wspólnym fundamentem. I wtedy zwrócono się do państwa Gołodkiewicza i Zabłockiej z prośbą o przygotowanie zestawu takich zwięzłych haseł, nazywamy je paremiami czy powiedzeniami prawnymi, reguł prawnych, które mogłyby obrazować ponadczasową wartość prawa. I rzeczywiście tak jest, 96 zasad. One są, jakie dokładnie się czytacie, na końcu podręcznika Zabłockiej i Włodkiewicza jest pełna lista, to zobaczycie, że część z nich w ogóle nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości. Nie. Małżeństwa są wolne, na przykład. Albo niektóre są sprzeczne ze sobą na pierwszy rzut oka. Najwyższe prawo może być najwyższym bezprawiem, ale też twarde prawo, ale prawo. Dura lex. To nie ma znaczenia. Istotne jest, że te zdania funkcjonują w naszej codziennej rzeczywistości. Że one są jakoś wpisane w naszą przestrzeń kulturową. I my się nimi na co dzień posługujemy, nawet w takich śmiesznych rzeczach, jak takie pisemko, które kilka lat temu prokuratura wysłała, dyrekcja szefostwa prokuratury wysłała do organizatorów pewnego kursu. I tam, jak widzicie, ten kurs się nazywał Lex Specialis Derogat Legi Generali. To był bardzo podejrzany kurs, bo tam szefostwo prokuratury się skojarzyło z tym, że to może być jakiś kurs dążący do, żeby podtrzymać praworządność w tej instytucji i państwo prawa zaprotestowało. My często się tymi zdaniami posługujemy. W sądach, na co dzień, w parlamencie. Odwołujemy się do świętych zasad prawa rzymskiego. Własność już starożytni Rzymianie. Tego nie pamiętacie, ale w latach 90. chodziły po Warszawie demonstracje żądające przywrócenia własności prywatnej, tam to prawo rzymskie się pojawiło. Jeden wicepremier poprzednich rządów też mówił o tym, że już starożytni Rzymianie coś tam. Jest taki głos. Ricardo Restano, wielki włoski romanista żyjący w połowie poprzedniego wieku, pierwszej połowie poprzedniego wieku, kiedy w swoim podręczniku
definiował różne znaczenia terminu prawo rzymskie, doszedł wreszcie do ostatniego, tam prawo starożytnych Rzymian, jego recepcję i tak dalej, dochodzi wreszcie do takiego ostatniego znaczenia, które nazywa romanesimo, romańskość, rzymskość. I Oresano definiuje w ten sposób, czy nazywa w ten sposób naszą postawę intelektualną w stosunku do czegoś, co często z prawem rzymskim prawdziwym, tym, którym się posługiwali Rzymianie, nie ma nic wspólnego, ale dla nas jest przetworzonym konstruktem kulturowym, ideą prawa, czegoś w rodzaju platońskiej idei prawa. I jest to takie prawo par excellence, prawo wzorowe, wzorcowe. I ono znowu pojawia się w przestrzeni społecznej czy kulturowej, często w oderwaniu od rzeczywistości, ale trochę tak jako argument ostateczny. Na przykład w wyroku Orlandii przeciwko Włochom 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka nic nowego nam potwierdził, że jakaś forma instytucjonalizacji związków partnerskich musi się pojawić w krajach sygnatariuszach konwencji, ale dwóch sędziów złożyło zdanie odrębne, którym się wydawało to zbyt progresywne czy zbyt nie wynikające z przepisów ogólnych konwencji zdanie. I ci dwaj sędziowie w swoim zdaniu odrębnym, wypowiadając się przeciwko formalizacji związków tej samej płci we Włoszech, powiedzieli, że no, już starożytni Rzymianie, tak dosłownie tam jest, są dwie definicje wzięte z tekstów prawa rzymskiego, definiowali małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety i w związku z tym my też nie możemy. Trochę upraszczę. To nie jest istotne, czy mają rację, czy nie. Posługiwanie się tymi przykładami z małżeństwem rzymskim, zwłaszcza opowiemy o tym sobie za kilka tygodni, jest o tyle niebezpieczne, że było to małżeństwo rozwiązywalne w każdej chwili, wykluczające, bo nie można, nie każdy może zawrzeć małżeństwo, tylko obywatele i obywatelki. I ogólnie rzecz biorąc, być może nie wszystkie wzorce małżeństwa rzymskiego chcielibyśmy przekładać do czasów współczesnych. Nie ma znaczenia. Istotne jest to, że prawo rzymskie pojawia się w tym dyskursie jako coś, do czego musimy się odwołać, do czego się musimy odnieść. To nie jest tylko tak, że prawo rzymskie jest wzorcem właściwym zawsze, tym dobrym. Być może rozpoznajecie, pewnie nie, bo to mały druk, kartkę na slajdzie. To jest, proszę Państwa, wydruk z 1920 roku, ulotki programu politycznego Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotniczej Niemiec, NSDAP. 25 postulatów. Zachęcam do ich przeczytania, naprawdę. Dzisiaj one naprawdę też wybrzmiewają w sposób dość dramatyczny. To znaczy, do czego mogą prowadzić tego typu postulaty. Pomiędzy innymi mamy postulat numer 19. Żądamy zastąpienia, bo tam jest taka sekcja o tym, jak tutaj przeciwdziałać wyzyskowi kapitalizmu wobec robotników. No i punkt 19. Żądamy zastąpienia służącego materialistycznemu porządkowi świata prawa rzymskiego niemieckim prawem zwyczajowym. Prawo rzymskie dla tych, którzy wyrosną na nazistów, jest symbolem zbyt kapitalistycznego, burżuazyjnego porządku, który trzeba obalić, jest symbolem wyzysku. Podobnie zresztą w Związku Radzieckim, jak tylko się nowa ekonomiczna polityka skończyła w latach późnych 20. Znowu, to nieprawda. To nie jest tak, że państwa starożytne, jak napisał Karl Marx, były państwami opartymi na niewolnictwie i w związku z tym z tego potem wyrasta i prawo rzymskie w związku z tym z prawem formacji niewolniczej. To są wszystko uproszczenia, ale chodzi o to, jak tymi kalkami myślowymi się posługuje. Wielki niemiecki romanista żydowskiego pochodzenia, urodzony w Bolesławcu, Bunzlau, Fritz Schulz, w 1933 roku prawdopodobnie napisał, być może wygłosił, tego nie wiemy, cykl wykładów, który nazywał się Prinzipien des Römischen Rechts, zasady prawa rzymskiego. Wiecie, co się dzieje w 1933 roku w Niemczech. Jak czytamy tytuły tych wykładów, tych rozdziałów, ludzkość, izolacja, naród i potem się w nie wgłębiamy, to widać, że jest to
próba intelektualnej odpowiedzi na to, co się wokół Schulza dzieje. To nie jest apoteoza demokracji. Nie. Schulz był wychowankiem i wdzięcznym synem II Rzeszy Niemieckiej, która też nie była żadną demokracją w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Ale jest to jakaś odpowiedź na to, co się wokół Schulz obserwuje. Znowu, mit prawa rzymskiego jako elementu spalającego, strzelającego społeczność wokół pewnych podstawowych zasad. Ten mit przeciwstawiający prawo rzymskie tyranii, dyktaturze, nazizmowi, pojawia się jeszcze tylko wiele razy, ale wspomnę jeszcze tylko może o dwóch. I czerpię cały czas ze spuścizny mojego poprzednika, Witolda Wołodkiewicza, który też jest jednym z moich mistrzów. Louis Aragon w serii nowel wydanych już po wojnie, ale pisanych w czasie wojny, Wielkość upadek Francuzów, zamieszcza taką nowelkę pod tytułem Prawo rzymskie przestało istnieć. To jest opowieść o tym, jak członkowie ruchu oporu we Francji zostają złapani i mają być sądzeni przez niemieckiego oficera, sędziego sądu wojskowego, który ich skaże na śmierć. I ten oficer, który mówi się przed 1933 roku uczył prawa rzymskiego nawet, Major von Lübkratau, tak sobie monologuje. I między innymi mówi tak. Prawo rzymskie jako podstawa praw współczesnych to sprzeczny z duchem niemieckim oburzający absurd. W tych czasach sądy nasze były jeszcze zakażone prawem rzymskim, kodeksem Napoleona i prawami żydowskimi. Dziś za nic nie pozwolilibyśmy Dimitrowowi wyjechać, zostałby skazany wedle prawa niemieckiego. Nie wiem, czy pamiętacie, tak? To jest, on się odnosi do pożaru Reichstagu, który potem daje pretekst do w zasadzie drugich wyborów praktycznego zamachu stanu w Niemczech. Sądzeni są złapani domniemani zamachowcy, taka komórka niby komunistyczna i wśród nich jeden zostaje wypuszczony, Dimitrow, Georgi Dimitrow, który był bułgarskim komunistą i którego sąd uznał za niepoczytalnego. Najwyższy sąd Rzeszy Niemieckiej w Lipsku. Efektem tego było zlikwidowanie Sądu Rzeszy Niemieckiej i zastąpienie go systemem Volksgerichte, czyli sądów ludowych. I jak sobie przypominam różne pomysły reformatorów prawa sprzed kilku lat, którzy chcieli również wprowadzać u nas sądy ludowe, to myślę sobie, bez względu na to, czy się z tym zgadzam, czy nie, że warto dobierać słowa ze świadomością ich historycznego znaczenia. Z kolei polski poeta Mieczysław Jastrun w wierszu z pamiętnika byłego więźnia obozu koncentracyjnego pisze tak. Żyłem w latach, gdy mord masowy miał sankcje najwyższe. Państwa, w którym prawo rzymskie przestało istnieć. Być może on nawiązuje do tej noweli Aragona. To okropne, że ludzie zaczęli się przyzwyczajać do faktu, że prawo rzymskie przestało istnieć, że śmierć z ręki kata jest rzeczą pospolitą, a ludzka rzecz jest wymysłem i przesądem. Wolno myśleć je. Skąd te pomysły o wielkości i cudowności prawa rzymskiego? No, żeby nie szukać daleko, jeśli zajrzymy na sam początek, przyjrzymy się bliżej temu zbiorowi w naszych następnych spotkaniach, kodyfikacji justyniańskiej, digestów justyniańskich, czyli zbioru, wyboru sparafrazowanego, odpowiednio spreparowanego tekstów różnych wybitnych prawników. Ten zbiór został zrobiony na polecenie cesarza Justyniana w latach 30. VI wieku, to na samym początku tej księgi znajdujemy tekst, który ma znaczenie podwójnie inicjacyjne. To jest tekst, który wam wysłałem zresztą. On pochodzi oryginalnie z podręcznika napisanego w III wieku naszej ery dla studentów prawa, waszych starszych kolegów, przez Ulpiana, jednego z najwybitniejszych prawników klasycznych prawa rzymskiego. No i Komisja Justyniańska kazała go wyłożyć na początek. Mówi tak. Poświęcająca się nauce prawa winien przede wszystkim wiedzieć, czy winna przede wszystkim wiedzieć, skąd się bierze nazwa prawo, jus, a nazywa się od sprawiedliwości, justitia. Albowiem, jak wykwintnie rozgraniczył Celsus, czy zdefiniował Celsus, prawo to umiejętność stosowania dobrego i słusznego.
tego powodu ktoś nas nazywa kapłanami, czcimy Bogu sprawiedliwość i głosimy znajomość dobrego i słusznego, oddzielając słuszne od niesłusznego, rozróżniając dozwolone od niedozwolonego. No cudowne po prostu. Wiem. Jeśli to jest prawo rzymskie, to rzeczywiście prawo rzymskie powinno stać na złotym piedestale, a wszyscy powinniśmy oddawać mu cześć, jako ci kapłani i kapłanki sprawiedliwości. Pojawiają się w tekstach rzymskich co rusz hasła, które też wypisałem na slajdzie. Equitas, słuszność, benignitas, dobrotliwość, humanitas, ludzkość, humanitarność, dignitas, godność. No ale tak nas naprawiają, okej, no to rzeczywiście może coś jest inna rzecz. To jest to wzorcowe. No ale z drugiej strony, jak się przyjrzymy trochę bliżej, jak zdejmiemy tą pozłotkę, to okazuje się, że jest to prawo, które sankcjonuje niewolnictwo z prawem zabicia niewolnika. Może gdzieś tam, w którymś momencie ograniczonym, ale też bez przesady. Sankcjonuje, a właściwie nie sankcjonuje, one są wprost wpisane w ten system ogromne nierówności między obywatelami i nieobywatelami, kobietami i mężczyznami, przecież kobiety generalnie w prawie rzymskim miały lepiej, o czym też wam za kilka spotkań opowiem. Absolutna władza nad dorosłymi dziećmi. Senatus consultum silanum na przykład to jest takie postanowienie senatu, w którym się nakazuje zabić wszystkich niewolników w domu, w którym nawet takich malutkich dzieci, w domu, w którym zginąłby ich właściciel. Tortury, igrzyska i tak dalej. Trochę mało ludzko, mało dobrotliwie i mało sprawiedliwie czy słusznie. No to gdzie, dlaczego się tego prawa rzymskiego mamy uczyć? Bo to, że jest ono mitem, to chyba nie jest wystarczający jeszcze powód. Moglibyśmy to skwitować na ogólnym wykładzie z historii prawa. Powiedziałem to już w takim pierwszym wstępie. Być może już sobie zdajecie sprawę, że język prawa jest zawsze językiem sztucznym. Pojęcia, które zawdzięczamy Rzymianom i które trwają do dzisiaj, które rozdzielili znaczeniowo własność jako prawo od posiadania, czyli opisu rzeczywistości władania jakąś rzeczą. Zobowiązanie jako opis sytuacji, w której mamy należność i możliwość jej domagania się. Kontrakt, mowa, delikt, czyn zabroniony, który powoduje konieczność odszkodowania, testament i tak dalej, i tak dalej. My się nadal posługujemy tą siatką pojęciową, mimo że, jak wskazał słusznie Max Kaser, wielki austriacko-niemiecki romanista XX wieku, żył prawie przez cały XX wiek, wypełniamy je trochę różnymi treściami w odpowiednim momencie, wraz ze zmieniającymi się okolicznościami. Ale to już robili sami Rzymianie. Jak wam będę starał się opowiedzieć za pewnie 2-3 tygodnie, jedną z takich absolutnie najbardziej nośnych cech prawa rzymskiego jest jego giętkość, elastyczność i dostosowalność do zmieniających się warunków, zwłaszcza ekonomicznych. Zawdzięczamy Rzymianom powstanie prawa jako nauki, refleksję nad prawem naukową i wykształcenie się sposobów rozumowania prawniczego, którymi po dzisiaj się posługujemy. I to nie ma znaczenia, że na ćwiczeniach będziecie rozmawiać o niewolnikach czy prowadzeniu biznesów, których we współczesnym świecie nie dałoby się prowadzić. To są tylko obrazki, to są tylko dane, które pozwalają nam ćwiczyć umiejętność prawniczego myślenia. Bo tak naprawdę prawo rzymskie, tak jak logika prawnicza, jak przedmiot o ewolucji instytucji prawnych, państwa i prawa, jak wstęp do prawoznawstwa, mają przestawić wasze myślenie z myślenia ludzi normalnych, zdroworozsądkowego, na myślenie spaczone, na myślenie kategoriami prawniczymi. Taki mem jest, tak? Powiedzmy to po prawniczemu, to tak należy. Ewolucję dodatkowo i prawo rzymskie, i to będę też chciał się, będę chciał o tym też mówić dużo na naszym wykładzie. Chcą wam też pokazać, jak rozwiązywać problemy, jak się nimi uporać, problemy prawne i że czasem te rozwiązania rzymskie wcale nie są najlepsze i słusznie zostały zarzucone. A będziemy takich przykładów mieli trochę, będziemy rozmawiać na przykład, bo ja wiem, o kwestii
specyficznego zawierania umów na rzecz osoby trzeciej, czy kwestii zamkniętego lub otwartego systemu kontraktowego. I to również będzie dla nas kształcące, żeby zobaczyć, jak te rzymskie pomysły z trudem mogły być dopiero obalone i przepracowane w tradycji prawnej wieków średnich, nowożytnych, aż po dni dzisiejsze. Przyjrzyjmy się teraz w bardzo krótki sposób tym postrzymskim dziejom prawa rzymskiego, które znowu będziemy jeszcze trochę do tego wracać, ale ja chciałbym może nie do końca chronologicznie, ale załatwić sobie tę kwestię, skąd prawo rzymskie jeszcze dzisiaj pojawia się jako inspiracja do współczesnych rozwiązań prawnych, a potem przyglądać się pewnym kwestiom bardzo szczegółowo. No więc cofamy się do momentu, w którym prawo rzymskie staje się pojęciem bez terytorium, pojęciem bez państwa. To w ogóle jest ciekawy teoretyczny problem. Czy prawo może istnieć bez wspólnoty, w której funkcjonuje, wspólnoty zwłaszcza terytorialnej i wspólnoty władzy? Czy do istnienia prawa potrzebna jest władza przymusu? Przyjrzymy się temu jeszcze może za tydzień, za dwa tygodnie. Na Zachodzie, jak być może pamiętacie z liceum, 476 rok to jest ten moment symboliczny odesłania insygniów cesarskich z Zachodu na Wschód, Odoaker. Przy czym to nie jest tak, że Odoaker postanowił zostać samodzielnym królem. Odoaker mówi, że teraz będziemy tylko jednego cesarza na Wschodzie. No ale na gruzach imperium, na kamieniach tych imperium rzymskich budowane są królestwa germańskie w całej zachodniej Europie, w północnej Afryce. Oni posługują się pewnymi mechanizmami prawnymi, pewnymi rozumowaniami prawnymi. Nawet jeżeli spisywane są ich prawa zwyczajowe, to często posługują się aparatem pojęciowym przyjętym od Rzymu. Oczywiście wielki zwrot przychodzi w momencie renowacji imperii, odnowienia cesarstwa z Karolem Wielkim. Data Boże Narodzenie 800, koronacja Karola na cesarza jest czysto symboliczna, to się dzieje już wcześniej. Tak zwany renesans karoliński. Alcuinus z Yorku pisał do Karola Wielkiego: Rzym, głowa świata, ciebie wyczekuje jako obrońcy. Tak, ty jesteś takim samym cesarzem rzymskim jak ci poprzedni, a skoro jesteś, to jesteś również wyposażony w majestat jego prawa. A zatem prawo rzymskie staje się elementem projektu politycznego. To w ogóle jest tak, że prawo często jest elementem projektu politycznego. Jak rzucimy okiem na sytuacje, w których powstają wielkie kodyfikacje albo spore zmiany prawa. W późniejszych już czasach, na przykład quator doctores, czyli wielcy glosatorzy, będą udowadniać prymat cesarza nad papieżem, posługując się tekstami z prawa rzymskiego, w tym w sferze prawa państwowego. Ale w sferze prawa prywatnego, tego, które może bardziej dotyczy zwykłych ludzi, fundamentalny moment to odkrycie digestów, czyli tego zbioru pism prawniczych wybranych przez Komisję Justyniańską. One zaginęły, przestały być używane, do pewnego stopnia posługiwano się kodeksem, czyli zbiorem konstytucji cesarskich, a zwłaszcza w jego wersjami przetworzonymi, digestów nie było. Skąd to się w którymś momencie ktoś natrafił na manuskrypt? Pewnie tylko pierwszej części zresztą digestów, pierwszych 23 ksiąg. Już wcześniej zresztą, około być może tym związanym z odkryciem digestów, pojawia się takie zdanie retoryczne w piśmie adresowanym do Ottona I, wcześniejszym, o tym, że powinniśmy bardziej wierzyć autorytetowi prawa rzymskiego niż rzymskiemu. Prawo może nam pomóc bardziej w rozwiązywaniu naszych codziennych problemów. Tymczasem na wschodzie nic się nie zmienia, tylko przepisana kodyfikacja justyniańska na Grekę. Sparafrazowano ją w postaci bazylik, czy noma kanonu, który po dziś dzień jest prawem kościoła ortodoksyjnego. Wróćmy na zachód, bo to nas bardziej dotyczy.
Gdzieś pod koniec XI wieku człowiek zwany Irnerius w Bolonii, jak pisze jego biograf, uczył najpierw w tym mieście Bolonii sztuk wyzwolonych, gramatyki, literatury. Skoro dostarczono tam księgi prawa, odnalezione gdzieś, być może w południowych republikach włoskich, rozpoczął dla siebie studium naszych ksiąg, a poznając je, rozpoczął wykładanie prawa. Zasłużył na wielką sławę, będąc pierwszym nauczycielem naszej nauki i pierwszy poczynił glosy w waszych księgach. Zjemy go Lucerna Juris, latarnią prawa. Na obrazku oczywiście nie Irnerius, tylko taki obrazek klasy średniowiecznego uniwersytetu. Profesor siedzi na katedrze, ma przed sobą księgę, być może Digesta, i je wykłada. Wykłada, czyli czyta zdanie z księgi i potem dodaje komentarz. Ten komentarz jest potem często zapisywany, utrwalany na marginesach. Bo dziś dzień w niektórych językach wykład nazywa się odczytanie. Niektórzy niestety tak naprawdę robią, czytają swoje własne notatki. Czyli dla Irneriusa początek czytania digestów ze studentami miał znaczenie odejścia trochę od tego, co robił wcześniej, płodozmianu, zainteresowania czym innym, czytania tekstów niegramatycznych, literackich, ale tak naprawdę stał się punktem wyjścia do nauczania prawa jako takiego. No bo skoro czytasz tekst, to musisz go zrozumieć, musisz go wyłożyć. Zobaczcie, kiedy to się dzieje. To jest moment, w którym powstaje alma mater studiorum, matka karmiąca nauk, czyli pierwszy uniwersytet, Uniwersytet w Bolonii. Być może jest to jakiś argument również zatrzymaniem się tradycji prawa rzymskiego, że uczenie prawa rzymskiego jest związane z tą instytucją, do której przynależycie. Właściwie wspólnotą, universitas to znaczy wspólnotą. Na zdjęciu fragment digestów w wersji średniowiecznej. Po środku macie ten sam tekst, który czytaliśmy wcześniej, a dookoła glosy, te komentarze, które profesorowie wygłaszali, potem zapisywali. Zaraz po Irneriusie przychodzi czterech jego następców, czterech największych glosatorów, o którym ułożono taki wierszyk. Bulgarus jest złotousty, najłatwiej się wypowiada. Martinus to jest znawca praw, Ugo je najlepiej pojmuje, a Jakobus to jest drugi ja. Jakobus to jest następca Irneriusa. I kolejni. Myślę, że z nich warto zapamiętać pewnie najważniejszego glosatora, czyli tego, który robił glosy, który je komentował na marginesie teksty prawne, mianowicie Akursiusza. Na zdjęciu widzicie grupę Akursiusza w Bolonii i jego portret imaginowany oczywiście. Akursiuszowi zawdzięczamy zebranie wcześniejszych glos w jeden tekst i skanonizowanie go. Syn Akursiusza, Franciscus, też był profesorem prawa. Obaj pod koniec życia oskarżani byli o sprzedawanie tytułów doktorskich. Jak widać, profesorom wtedy też już nie płacono zbyt wiele na uniwersytetach. Ale to nie oznacza, że akurat w ten sposób trzeba sobie dorabiać. Kolejny etap, tradycyjnie wyróżniany w historii prawa, również w Italii, to epoka mniej więcej od XIII-XIV wieku, kiedy prawo rzymskie, to digestowe i to recypowane już w glosie i w komentarzach, zaczyna mieć znaczenie coraz bardziej praktyczne. One służy do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych w różnych państwach włoskich. Tę epokę nazywamy zazwyczaj tradycyjnie epoką postglosatorów albo komentatorów, no bo oni komentują to, co mieli wcześniej, ale myślę sobie, że termin użyty przez profesora Giaro w jego podręczniku, wzięty też z zachodniej nauki, konsyliatorzy, czyli ci, którzy uzgadniają i którzy doradzają. Tak, konsilium to jest doradzanie w problemów prawnych, jest pewnie najzręczniejszy. Bartolus de Saxoferrato, Baldus de Ubaldis, dwaj najwięksi konsyliatorzy. Z nimi związane jest powstanie nurtu uczenia prawa rzymskiego, który nazywamy tradycyjnie włoskim sposobem uczenia prawa rzymskiego, czy prawa mos italicus jura docendi,
to znaczy takiego uczenia, które ma znaczenie praktyczne. Próbujemy czytać te teksty, które mają po 1000 lat czasem i zrozumieć, jak praktycznie je stosować do zmieniających się warunków ekonomicznych czy społecznych Włoch wysokiego średniowiecza. Z kolei na północ Alp we Francji i na Półwyspie Iberyjskim transmisja prawa rzymskiego odbywa się trochę inaczej, trochę bardziej, by tak rzec, organicznie. Otóż we Francji na linii Loiry mniej więcej zarysowuje się podział na dwa porządki prawne. Na południu mamy prawa pisanego, pays de droit écrit, Prowansja, czyli te bardziej zromanizowane dawne prowincje rzymskie. Tam funkcjonują przetworzone teksty prawa rzymskiego, na przykład różne wersje kodeksu Justyniana, które występuje w językach takich jak oksytański, czy potem prowansalski, kastylijski, on się zazwyczaj nazywa locodi, czyli po prostu kodeks. Z kolei na północy mamy kraje zwyczajów, pays de droit coutumier, gdzie funkcjonują zbiory prawa zwyczajowego ludów germańskich. Ale to nie znaczy, że tam nie ma prawa rzymskiego. One są dalej inspirowane przynajmniej siatką pojęciową rzymską. Co więcej, te zwyczaje, zwłaszcza od wysokiego średniowiecza i początku epoki nowożytnej, są również zbierane, kodyfikowane w poszczególnych jurysdykcjach, na przykład jest taki zbiór zwyczajów paryskich i innych. Półwysep Iberyjski, jak wiecie, ma trochę bardziej skomplikowaną sytuację, bo tam najpierw się musi skończyć rekonkwista, ale wcześniej powoli różne państewka iberyjskie wypierają Arabów coraz bardziej na południe. W XIII wieku Alfons Mądry wydaje zbiór, który został nazwany później siedmioma częściami, Siete Partidas, który tak naprawdę jest przepisaniem znowu zasad prawa rzymskiego, włączając w to prawa zwyczajowe. Jeden z jego następców, niebezpośrednich, Ferdynand III Kastylijski, wydaje z kolei zbiór praw, który się nazywa Fuero Juezgo, czyli zbiór ustaw sądowych, który tak naprawdę, zwłaszcza w Ameryce kolonialnej, funkcjonuje prawie do XIX wieku tu i ówdzie. No i wreszcie mamy wielką, ważną szkołę łączącą uczenie prawa kanonicznego z prawem rzymskim w Salamance, w której wyjdzie cała nowożytna myśl tak zwanego nowożytnego prawa natury, z kolei zainspiruje północ Europy do kolejnych przemian. We Francji kontynuuje się ta myśl we wczesnym renesansie. Humanizm i humanizm przynosi w ogóle zainteresowanie starożytnością, jak wiecie, renesans. Wielkie postaci jak Donelius, Cotofredus i Cujacius zaczynają czytać teksty, owszem, trochę jak ich włoscy koledzy z punktu widzenia praktycznego, ale dużo bardziej interesuje ich prawdziwe znaczenie. Dużo bardziej interesuje ich filologiczne badanie tych tekstów, ich odtwarzanie. I można powiedzieć, że to, co nazywamy w nauce sposobem francuskim uczenia prawa, mos gallicus jura decendi, to jest początek nowożytnych studiów nad prawem rzymskim. Cotofredus na przykład rekonstruuje kodeks Teodosiusza. Próbuje rekonstruować się ustawę 12 tablic, o czym pisała Maria Zabłocka w swojej książce. Właśnie tam. Cujacius bada naukowo problemy w digestach, próbuje poprawiać ich teksty. Już nie interesuje ich konkretne zastosowanie tego dla rozwiązania jakiegoś tam problemu. Ich interesuje zrozumienie, do czego prawo rzymskie ongiś służyło jako intelektualna przygoda. Nie jest tak, że zupełnie jesteśmy na boku. Myśmy też mieli uniwersytet, jak wiecie. I tam, jak na każdym uniwersytecie, trzeba było uczyć prawa kanonicznego i prawa rzymskiego w Akademii Krakowskiej. Nie od razu,
Pierwszym profesorem prawa rzymskiego w Polsce był Hiszpan, który w polskiej tradycji nazywany jest Piotr Ambrozjuszem. On się nazywał naprawdę Pedro Ruiz de Moros, a którego znacie, mam nadzieję, wszyscy. Wiecie, kto to był? Ale tego pana znacie, nie? Na obrazku. To jest fraszka na doktora Hiszpana, tego, co nie chciał pić do rada, a potem jakby udało się na szczęście. To jest właśnie fraszka na Pedro Ruiza de Moros, który był pierwszym profesorem prawa rzymskiego na Akademii Krakowskiej. I jemu też słabo płacili i w związku z tym porzucił Akademię Krakowską i potem na stare lata został sędzią Wyższego Sądu Prawa Niemieckiego w Wilnie, gdzie trochę lepiej zarabiał. Dawne prawo polskie oparło się wpływowi prawa rzymskiego. Ono zresztą nigdy nie zostało przyzwoicie zebrane czy skodyfikowane. Istnieją tylko takie zbiory półoficjalne czy nieoficjalne. Natomiast z oczywistych względów znacznie większe pole popisu istniało na Litwie. I tam kolejne statuty litewskie, ale zwłaszcza trzeci statut litewski jest głęboko zainspirowany myślą romanistyczną. On po prostu był zrobiony przez ludzi, którzy już postudiowali sobie we Włoszech. Także tutaj o czym więcej na ewolucjach. Polska ma cezurę. Jak wiecie, po rozbiorach dawne prawo polskie czy dawne prawo litewskie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Będziemy się posługiwać prawem rzymskim, ale recypowanym z kodyfikacji, które powstały w tych zawierutach XIX wieku, do czego jeszcze na chwilę wrócę. Wspomnę jeszcze o Niderlandach. Tam jest szczególna sytuacja studiów z jednej strony głęboko renesansowych. Powstaje coś, co nazywamy tradycyjnie prawem rzymsko-holenderskim. Jego założycielem tego nurtu jest Hugo Grotius, który był wielkim teoretykiem, ale też wielkim praktykiem prawa. On swoją pierwszą książkę napisał o bardzo praktycznych problemach stosowania prawa, ale też był jednym z pierwszych jurystów, którzy zainspirowani na zachodzie, na północy, którzy zainspirowani myślą hiszpańską ze szkoły Salamanki, próbowali wpisywać w teorię prawa to nowożytne prawo natury, czyli jak rzeczy wedle tej natury, przez niego oczywiście odczytanej, odcyfrowanej, powinny działać, czy dziać się, żeby były najskuteczniejsze. Zgodne z naturą, to wtedy prawdopodobnie byłoby to skuteczniejsze. Uwaga, nie należy tego mylić, do czego jeszcze wrócę, z takim ogólnym pojęciem, ponadczasowym pojęciem prawa naturalnego, bo tego po prostu nie ma. Do wybitnych przedstawicieli tego nurtu należy jeszcze Johannes Furt. Mówi się, zwłaszcza z nim, o tak zwanej eleganckiej jurysprudencji. O jurysprudencji, która stara się wyrażać również w sposób wyrafinowany literacko, w sposób prosty, w sposób przekonujący. Wszystkie były kolonie niderlandzkie, w tym Republika Południowej Afryki, czerpią z tej tradycji. W Republice Południowej Afryki nadal w jakiś sposób się odwołuje do prawa rzymsko-holenderskiego. Swego czasu tak naprawdę na przykład przepis o tym, że kobieta nie może udzielać poręczenia, to o ile dobrze pamiętam, w latach 70. zostaje zniesiony zeszłego wieku, a to się bierze z Senatu, z konsultum velejarum, jak jeszcze będziemy mówić. Kolejnym elementem jest ważnym dla tej historii jest oświecenie. Oświecenie inaczej niż renesans, trochę inspirowano również tą szkołą prawa natury, ale nie tylko, patrzy na prawo rzymskie krytycznie. Ta krytyka prawa rzymskiego zwłaszcza widoczna jest w spuściźnie encyklopedii, słownika rozumowanego. Wiecie doskonale, że jego pomysłodawcą i jednym z głównych redaktorów był Diderot, ale kwasłami trawniczymi zajmował się Boucher d'Argy, a również Cavalier d'Alembert. Ich artykuły w encyklopedii wobec prawa rzymskiego są krytyczne, ale dość pogłębione i zajmujące się kwestią naukową. Tym niemniej, kiedy i powstaje też postulat z
stworzenia nowożytnego, nowoczesnego prawa i nowego kształcenia prawniczego we Francji. Do tych czasów encyklopedycznych, czasów rewolucji we Francji kształci się wyłącznie z prawa kanonicznego i rzymskiego, a nie kształci się na przykład z przepisów prawa zwyczajowego, które de facto obowiązuje i które jest stosowane czy z przepisów, czy z wyroków poszczególnych parlamentów, czyli sądów lokalnych prowincji. Kiedy dokonuje się przewrót rewolucyjny i potem przewrót Napoleona, no to jest jeden z tych momentów w czasie, gdzie kodyfikacja prawo wspólne, prawo ujednolicone ma być symbolem nowej państwowości, nowej wspólnoty. I tego dokładnie chce Napoleon i tak Napoleon zleca przygotowanie kodeksu francuskiego. Opowiadał zawsze, to była jedna z ulubionych anegdot Witolda Wołodkiewicza. Można by powiedzieć, że do pewnego stopnia byłaby to być może jego taka maksyma życiowa, że kiedy jeden z autorów projektu kodeksu, Portalis, przedstawiał go Zgromadzeniu Narodowemu z prośbą o zatwierdzenie, było po 1804 czy chwilę wcześniej, wybiegając wobec krytyk, miał powiedzieć mniej więcej tak: panowie deputowani, krytykujecie mnie, że w tym kodeksie jest dużo prawa rzymskiego. Jest dużo tego z tej staroci, które miało nie być, tych rzeczy nieżyciowych. Mówi, nowości mają powab strzelniczego prochu. On się pięknie pali, ale jak się spali, to już go nie ma. Więc może warto sięgnąć do tych starych wzorców. No i rzeczywiście kodeks Napoleona jest silnie zromanizowany, ale też silnie czerpie z tradycji bardzo obecnej we Francji nowożytnego prawa natury. Podobnie zresztą, i to też jest taki element wykuwania się Austrii, a nie na samą siebie, a na gruzach już wtedy Rzymskiego Cesarstwa Narodu Niemieckiego, kodeks cywilny austriacki, czyli powszechny kodeks cywilny, Allgemeines Gesetzbuch, który zostaje uchwalony w roku 1812, wprowadzony w 1812, silnie inspirowany prawem. Bardzo ciekawa jest sytuacja Niemiec, bo tam, czy Rzeszy Niemieckiej wcześniej, może tak poprawnie było powiedzieć, bo tam mamy poszczególne miejscach zwody praw, zwierciadła, niemieckie prawa miejskie, o tym też dużo będziemy mówić na ewolucjach, jak te prawa niemieckie, miejskie oddziałują na tereny polskie w wersji magdeburskiej czy średzkiej, o tym wszystkim się będziecie dowiadywać. Natomiast w 1495 roku Sąd Kameralny Rzeszy, najwyższy trybunał apelacyjny dla Rzeszy Niemieckiej, zbierającej półautonomiczne państwa, przypomnę wam, o różnym charakterze, dostaje jako prawo pomocnicze, służące do rozwiązywania sporów wtedy, kiedy nie byłoby przepisów kompetentnych innego porządku prawnego, ale gdyby był spór między tymi istniejącymi, prawo rzymskie właśnie. Czyli digesta, które zwane są czasem pandektami z greckiego, zaczynają być stosowane w sądzie w sposób systematyczny jako ten uśredniający wykładnik tego, czym prawo jest. Na obrazku macie domek Wenzlar, dość niepozorny, ale to tam właśnie się Sąd Kameralny Rzeszy Niemieckiej mieścił. I toczą wszystkie procesy prywatne, które były apelowane do Sądu Rzeszy, kończyły się właśnie tam i w nich często stosowano pomocniczą prawo rzymskie. Nic dziwnego zatem, że prawo rzymskie krążyło w doktrynie prawa, krążyło na uniwersytetach, uniwersytety niemieckie dostają prawo odpowiedzi na pytania prawne, bardzo podobne do czegoś, co zobaczymy w Rzymie, kiedy prawnicy mają taką moc odpowiadania z mocą wiążącego, ich odpowiedź ma moc wiążącego prawa. Ale i w Niemczech przychodzi oświecenie, a jednym z elementów oświecenia jest pomysły do kodyfikacyjne. Takim pierwszą próbą polecono to von Kreitmajerowi było przygotowanie kodeksu cywilnego dla Bawarii. I rzeczywiście trochę jaka próba wszedł on w 1795
1956 roku, potem w Austrii, dla Galicji najpierw był taki kodeks, potem dopiero kodeks austriacki. W północnych Niemczech wraz z usamodzielnianiem się od cesarstwa coraz większego Prus zostaje spisane prawo krajowe Prus, Landrecht Pruski, który ze względu na rozbiory również bardzo długo na ziemiach polskich funkcjonuje. Wiek XIX to tendencje unifikacyjne w wielu miejscach, w tym próby zjednoczenia Niemiec. One są śmieszne dlatego, że one zaczęły się od tendencji takich prodemokratycznych, znaczy do parlamentu francuskiego 1848 roku tendencja jest oddolna i odgórna, żeby Niemcy jednoczyć. To trochę jest takie zjednoczenie wbrew niedemokratycznym władcom poszczególnych państw jak niemieckich, a potem to się, tendencja się odwraca, kiedy prymat jednoczyciela zaczynają odgrywać Prusy. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o dyskusji, która się toczy na temat kodyfikacji. Stosowanie digestów staje się coraz bardziej skomplikowane i to z całą wielką literaturą, która do tego jest dorzucana. Te wielkie tomy, których mamy tekst oryginalnego tekst źródła, czy digestów właśnie, i komentarze narosłe przez lata, które dodają do tego, jak to interpretują różne niemieckie sądy na różnym etapie. Anton Thibault już w 1914 roku, to jest oczywiście pokłosie epoki napoleońskiej również, wydaje broszurkę o konieczności jednego prawa niemieckiego dla prawa cywilnego dla Niemiec. Jako symbol wspólnoty. Do tego momentu, w tamtym momencie, jeśli tylko rzucicie okiem na mapę różnych praw, które w Niemczech obowiązują, mozaika najróżniejszych plamek i kolorów, często się przez siebie przecinających, w tej samej gminie potrafiły być stosowane kilka różnych porządków praw. To śmieszne, ta tendencja unifikacyjna wcale nie jest przyjęta powszechnie. Jeden z najwybitniejszych postaci historii prawa w ogóle, Friedrich Karl von Savigny, krytykuje Thibault. Mówi, kodyfikacja nie, to nam odbierze intelektualny powód dla prawa. Prawo jest nauką, musimy działać intelektualnie, jeżeli to skodyfikujemy, to stanie się to czysto techniczna dyscyplina. I pisze dzieła, najpierw odpowiedź na Thibault, to jest powołanie naszych czasów, jeśli chodzi o wydawanie o legislację i jurysprudencję, a potem fundamentalne swoje dzieło w 8 tomach, system dzisiejszego prawa rzymskiego, gdzie próbuje usystematyzować stosowanie prawa rzymskiego. Z tym się wiąże również powstanie szkoły historycznej niemieckiej i dalej te dyskusje się będą toczyć. No ale coraz bardziej, zwłaszcza od roku 1870 powstania i 71 powstania Cesarstwa Niemieckiego, II Rzeszy Niemieckiej, tendencje kodyfikacyjne zaczynają wygrywać. Spór, który się toczy, to spór między tym, czy oprzeć kodyfikację bardziej na prawie rzymskim, czy na tych prawach zwyczajowych germańskich, zwłaszcza na zwierciadłach, zwłaszcza na, a nawet częściowo na wcześniejszych zbiorach praw związanych z różnymi plemionami germańskimi. Ostatecznie to znowu, ta dyskusja odpowiada poniekąd czemuś, co się przez całą drugą Rzeszę Niemiecką toczy, znaczy zadanie sobie pytanie, czy jesteśmy bardziej Rzymianami, czy Germanami, czy bardziej zawdzięczamy nasze powstanie rzymskim inspiracjom, czy może tej wolności germańskiej, która nie dała się Rzymianom przez długie czasy ujarzmić. Państwo znacie Asterixa i tam jeden ten, a Niemcy, Germanie mieli pana, którego być może Marcin Luther, a może tylko Marcin Luther powtórzy, nazwał Hermanem, a on się wedle źródeł rzymskich nazywał Arminius i był przywódcą ludu Heruskerów, czy położył ludu Heruskerów i zadał taką straszną klęskę Rzymianom, wyrżnął 3 legiony w lesie teutoborskim. To tam pod Osnabrukiem prawdopodobnie się znajdowało. Zatrzymało ekspansję Rzymian. I to się dzieje, tak? Gdzie cały druga połowa XIX wieku to jest taki ping-pong. Czy bardziej Herman Herusker, czy bardziej wzorzec rzymski? Czy będziemy odbudować limes i chodzić sobie po rzymskich szlakach? Koniec końców, kodeks, który powstaje, jest kodeksem kompromisu. On łączy w sobie bardzo wiele rzymskich inspiracji, ale pewne elementy
tradycyjnie germańskie również załącza. Fantastyczne, jest to jeden z najwybitniejszych pomników prawa po dziś dzień. Dzisiaj tylko chciałbym wam pokazać, ile trwała vacatio legis przed wprowadzeniem tego kodeksu. 1896 rok uchwalono kodeks cywilny niemiecki, przechodzi w życie 1 stycznia 1900. 4 lata, żeby się przystosować. Znowu, ustawodawstwo antycovidowe to przykład na tej drugiej stronie skali. To w Polsce Księstwo Warszawskie dostaje kodeks cywilny Francuzów w prezencie razem z konstytucją i ustrojem. I mówię o tym nie tylko dlatego, że to się wydarzyło i to istotne, ale również dlatego, że siedzicie tutaj trochę dzięki temu zdarzeniu, dlatego że Szkoła Prawa i Administracji Księstwa Warszawskiego i Szkoła Nauk Administracyjnych utworzona w 1808 roku to jest Wydział Prawa i Administracji, który jest, jak to nasz dziekan uwielbia powtarzać, starszy niż uniwersytet. To może też wskazywać, że szybciej będziemy mieli demencję, ale no, niech sobie tam będzie. Także ta szkółka powstała po to, żeby praktycznie kształcić nowych urzędników. Pierwsi nasi dziekani, może w sali na pierwszym piętrze sobie kiedyś obejrzycie poczet, to są wybitni prawnicy. Drugi nasz dziekan występuje w księgach jakubowych. Rzućcie sobie okiem tam. Jest, wywodzi się z tej wspólnoty religijnej założonej przez Jakoba Franka. Rzeczywiście on wrócił do katolicyzmu. W 1816 roku, kiedy powstaje uniwersytet, ukazem Aleksandra I Szkoła Prawa i Administracji zostaje włączona jako jeden z 5 wydziałów, jedna z tych gwiazd wokół orła, 5 gwiazd, które widzicie. W Galicji najpierw kodeks galicyjski, a potem kodeks cywilny austriacki. W Wielkopolsce Landrecht pruski, a potem kodeks cywilny niemiecki. Wreszcie na południu, tu i ówdzie, w kilku powiatach funkcjonowało prawo cywilne węgierskie, w tych powiatach, które zwłaszcza potem zostały przyłączone po tej nieszczęsnej awanturze rozbioru Czechosłowacji w 1938 roku, a na wschodzie z kolei od drugiej połowy XIX wieku kodyfikacja to może dużo powiedziane, ale zbiór prawa rosyjskiego, swod zakonów, również jakoś tam inspirowany prawem rzymskim. Czyli wchodzimy w niepodległość w 1918 roku z 5 równoległymi systemami prawa cywilnego, wszystkie oparte na prawie rzymskim, każdy trochę inaczej. Sąd Najwyższy ma 5 izb, każda zajmuje się rozpatrywaniem, czy 5 ław, 5 senatów, które każdy się zajmuje rozpatrywaniem spraw wedle innego prawa cywilnego. Trzeba to skodyfikować, trzeba to uzgodnić. Powstaje w 1918 roku już komisja kodyfikacyjna, taka komisja świętych, prawie że mężów, sami faceci oczywiście, gdzie prym wiedzie również profesor prawa rzymskiego, czasem nazywany polskim papinianem, Stanisław Wróblewski, profesor prawa rzymskiego. Prawo rzymskie dziś to Szkocja, Republika Południowej Afryki, ale to właściwie nie ma znaczenia. No, to są takie rzeczy, które można pominąć. Natomiast prawo rzymskie dzisiaj to chyba przede wszystkim poszukiwanie wspólnego języka pomiędzy nie tylko różnymi odroślami prawa rzymskiego, które wyrosły z tego samego rzymskiego korzenia. Systemem niemieckim, francuskim, czy franco-romańskim, germano-romańskim, o czym będę też mówił na tym wykładzie, trochę będę pokazywał różnicę między tymi przypadkami. Ale również poszukiwanie pewnych wspólnych sposobów myślenia z common law, bo wbrew pozorom common law nie jest tak odległe od prawa rzymskiego, jakbyśmy na poziomie Wikipedii sobie chcieli to wyjaśnić. Przede wszystkim w patrzeniu na prawo jako pewien specyficzny sposób myślenia. Prawo rzymskie trochę nas uczy przedkodyfikacyjne, jak traktować dzisiejsze prawo epoki dekodyfikacji. Mamy dzisiaj inflację ustaw, przepisów,
rzadko łączymy to w jeden akt prawny, coraz rzadziej, więc trochę próbujemy działać tak, jak to się działo wcześniej, może tego wypożyczymy prawa rzymskiego. Z tych wszystkich powodów próbuje się ustawiać prawo rzymskie, może nie jako bezwzględnie konieczny fundament wspólnego europejskiego prawa prywatnego, bo ja to osobiście nie wierzę, że kiedyś takie prawo powstanie, ale przynajmniej punkt odniesienia, który pozwala nam zrozumieć nasze podobieństwa i naszą różnicę. No i ostatni element tego wykładu, czyli rzymskie definicje prawa. Wracamy do naszego tekstu, od którego zaczęliśmy poprzedni odcinek, czyli tego tekstu z początku Digestu, tekstu z Instytucji Justynia. Poświęcający się nauce prawa winien przede wszystkim, wiedzieć, skąd pochodzi pojęcie prawa jus. Zostało ono ukute bowiem od sprawiedliwości, prawości, justicja, albowiem jak wykwintnie określił Celsus, prawo jest umiejętnością stosowania tego, co dobre i słuszne. Bardzo wiele osób uważa, że to sformułowanie jus est ars bonae et equi, które zresztą w połowie herbów Wydziału Prawa się znajduje, to jest definicja prawa. Ma ona wszelkie cechy klasycznej definicji słownikowej. Mamy definiendum, jus, mamy definiens, ars i mamy cechy, które definiens dookreślają, bonum et equum. No ale jeśli sobie przez chwilę się nad tym zastanowimy, to oczywiste jest, że to jest bardzo ładne sformułowanie, sformułowanie programowe, ale ono nam o naturze samej prawa albo tego, jakie prawo jest, nic nie mówi. I wyjaśnia nam glosa bardzo szybko. Można to zrobić na trzy sposoby. A trzeci jest tak. Ars to jest rzemiosło, którego autorem jest człowiek, jak sprawiedliwości Bóg. Z tego wynika, że prawo jest dla niej użyteczne i słuszne. To jest bardzo ciekawa refleksja tego człowieka, który jednak żyje w pewnym teologicznym uwikłaniu i dla niego centrum prawa jest człowiek, nie jakaś siła nadprzyrodzona. I zauważ, i z tego wynika, że prawo dla człowieka ma być użyteczne i słuszne. I zauważ, że czasem to samo jest dobre i słuszne, a czasem na przykład takie żąda konkretnej sumy. Czasem jest dobre, ale niesłuszne, na przykład zasiedzenie. Tak, czyli taki przepis, który mówi o tym, że jak ktoś długo używa czyjejś własności, to pod pewnymi warunkami może stać się prawowitym właścicielem tej rzeczy, którą używa. Dlatego to dobre i niesłuszne. No bo dobre, bo jest to użyteczne. Na przykład ziemia jest używana, zwierzęta są zadbane. Niesłuszne, albo drugi to ci prawo. Po trzecie wreszcie czasem jest coś słuszne, ale niedobre i tutaj glosator odnosi się do przepisów mówiących o tym, że mąż właściwie nie ma wpływu na majątek żony, że jest rozdzielność majątkowa, a tego średniowiecznego faceta to jest oczywiste niedobre, żeby kobieta miała swoje rzeczy, no ale jest słuszne, bo zachowuje swoje prawo. A czasem jest coś słuszniejsze od słusznego, jak na przykład rozliczenia między różnymi kontrahentami czy ugod. Zobaczcie, żaden z tych przykładów nie jest mniej prawem niż taki, który byłby jednocześnie sklasyfikowany jako dobry i słuszny. To tylko pokazuje nam, że to naprawdę nie jest definicja. No to może gdzieś indziej jest w tym tekście definicja. Może w samym początku to nie jest taka definicja słownikowa, ale taka definicja generatywna. Jus a justitia appellatum. Prawo pochodzi od sprawiedliwości, czyli prawo jest pochodną sprawiedliwości, czyli najpierw sprawiedliwość. No dobra, to zobaczmy, czy to może jest. I znowu przychodzi nam z pomocą glosator i mówi tak. Justitia nazywa się bowiem jus od justitia, jakby od matki swojej, bo najpierw była sprawiedliwość, a potem prawo. No i super. Co prawda musimy jeszcze zdefiniować sprawiedliwość, żeby zrozumieć, co to jest prawo. I to też chyba nie jest proste. Mógłby się tutaj zatrzymać, ale on sobie zdaje sprawę, że chwilę dalej w tym samym tekście jest definicja sprawiedliwości, której może wynikać coś zupełnie przeciwnego. Porównaj przeciwnie paragraf justitia, z którego wynika, że co pewnie jest prawem, później się staje sprawiedliwością. I tu mamy to zdanie, które znowu znajduje się w herbie drugiej połowy Wydziału Prawa. Sprawiedliwość jest stałą i wieczną wolą oddania każdemu jego prawa. Ten sam Ulpian. I dla średniowiecznego komentatora zagwozdka. Ten sam facet i mówi dwie zupełnie przeciwne rzeczy. Najpierw mówi, że
najpierw jest sprawiedliwość jako matka prawa, a potem mówi, ale zaraz, jak coś jest prawem, to potem jest sprawiedliwość tego. No to które? No, to możemy sobie powiedzieć, czy to jest ta sprawiedliwość. Zasady prawa są takie, żyć uczciwie, drugiego, drugiej nie krzywdzić, oddać każdemu co jego, co jej. Nauka prawa to znajomość spraw boskich i ludzkich, wiedza o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Nakazy moralne, ale czy one są bardzo praktycznie przekładane, czy nie? Zastanówcie się przede wszystkim nad tym sformułowaniem, to, co pewnie jest prawem, później się staje sprawiedliwością. To jest niesamowita myśl. Jak to pierwszy raz przeczytałem, głupi byłem, że nie wiedziałem wcześniej, naście lat temu, to strasznie się zafasowałem. Bo to oznacza, że nawet jeżeli autorem sprawiedliwości jest Bóg, w związku z tym prawo powinno jakoś tam pewnie za tym pociągać, to dla tego średniowiecznego profesora, średniowiecznego prawnika, istotniejsza jest obserwacja rzeczywistości. Stosujemy jakiś przepis, na który być może nie ma zgody. Z biegiem czasu zmieniamy społeczne poczucie sprawiedliwości. I nie trzeba szukać dalego przykładu. Dzisiaj, proszę Państwa, to nikomu nie przychodzi do głowy, żeby kobiety nie mogły głosować albo studiować prawo. A 100 lat temu? Przecież nie dlatego Piłsudski wprowadził prawo wyborcze dla kobiet, żeby mu się to wydawało tak głęboko sprawiedliwe i słuszne i że wszyscy Polacy i Polki by chcieli tego. Polki również nie bardzo chciały. Tylko mu się wydawało, że akurat pójdą głosować na socjalistów. No. Prawo wyborcze dla kobiet nie było oczywistością. No ale dzisiaj jest oczywistością. Chwalić Boga. Zmieniliśmy. Moglibyśmy mnożyć takie przykłady, również negatywne. Tak? Ustawy norymberskie, ustawy rasowe, zakazujące małżeństw między Aryjczykami i osobami niearyjskimi, oczywiście wynikają z pewnego antysemityzmu, który już był wcześniej w Rzeszy zakorzeniony, ale dokładnie go też utwierdzają. I tak dalej. To jest ciekawa obserwacja socjologiczna. Ten tekst zatem jest tekstem programowym. On ciągnie dalej się, mówi o tym, że jesteśmy kapłanami sprawiedliwości, że ją czcimy, trochę tak jak słowo łacińskie czcić, kolere to znaczy tyle, co uprawiać, tak się uprawia rolę równie, kultywuje. Kultura z tego czasownika się też wywodzi, z tego rdzenia się wywodzi. Ale potem on ulgę przechodzi chyba do rzeczywistej definicji. Definicji we właściwym tego słowa znaczeniu. Ponieważ słowo definire po łacinie oznacza stawiać granice, oddzielać. Bo my oddzielamy to, co słuszne od niesłusznego i wyznaczamy granice pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym. Chcemy także tworzyć ludzi dobrych, nie tylko po strachem kar, lecz także zachętą nagród, praktykujemy, jeśli się nie mylę, prawdziwą, lecz nie wyimaginowaną filozofię. Dwa są aspekty tego studium. Publiczny i prywatny. Prawem publicznym jest to prawo, które ma względzie ustrój prawa rzymskiego, prywatnym zaś to, które dotyczy interesu jednostek. Pierwszy podział. Publiczno-prywatne. Nadal nie wiemy, co to jest publiczne-prywatne, trochę je przybliża, trochę wyjaśnia tym interesem, ale przynajmniej mamy mniejsze pojęcia, które być może łatwiej nam je pojąć rozumem. Prawo prywatne znowu dalej dzieli się na trzy części. Zostało bowiem założone z zasad prawa natury, prawa wspólnego narodów, jus gentium i prawa obywatelskiego. Dalszy podział. I znowu mniejsze elementy do zdefiniowania. No i wreszcie definiuję dalej. Prawo naturalne, jus naturale, to prawo, które sama natura nauczyła wszystkie rzeczy żyjące. Nie jest ono szczególne dla ludzi, lecz wspólne dla wszystkich zwierząt, lądowych, morskich oraz ptaków. Z tego wywodzi się połączenie samicy i samca, które my nazywamy małżeństwem, płodzenie dzieci oraz ich żywienie. Wiemy zatem, że uznaje się zwierzęta, włączając to zupełnie dzikie bestie, za posiadające biegłość w tym prawie. Co to jest prawo naturalne, przynajmniej w tym znaczeniu? Czysta biologia. Nic poza tym. Żadna moralność. Bardzo uważajcie na pojęcie prawa naturalnego, bo inni będą mówić inaczej, tak? Ale jak nie dookreślimy wedle kogo, to może nam wyjść prawo biologiczne. No to jest w takim razie prawo narodów, jus gentium. Jest tym prawem, którym posługują się wszystkie narody. Łatwo się daje zauważyć, że nie jest ono wspólne z jus naturale, gdyż zasady dotyczą tamtego ze studium zwierząt, tamtego są zaś wspólne wyłącznie ludziom.
I dalej, jus civile, prawo obywatelskie, to to prawo, które nie mieści się w całości, nie oddziela od jus naturale czy jus gentium, ani też nie jest w nim wszystkim podporządkowane. Zatem, jeśli coś dodajemy albo dodajemy z prawa wspólnego, tworzymy prawo własne, to jest obywatelskie, a to składa się z prawa pisanego i niepisanego, jak u Greków, to nomen oi entrafoi oi de agrafoi. I dalej wyjaśnia Gajus w tym tekście, który wam też wysłałem, że lud rzymski posługuje się swoimi własnymi ustawami, częściowo prawem wspólnym wszystkim. Tutaj zasygnalizuję kwestię stosowania prawa, bardzo istotną, którą rozwinę na kolejnych wykładach. Mianowicie kwestię mówiącą, czy zasadę mówiącą na tym, jakie prawo należy stosować do kogo. Personalność prawa to idea, że każdy i każda w dowolnym miejscu stosuje swoje prawa pochodzenia do siebie. To jest do pewnego stopnia cecha typowa dla społeczności starożytnych, ale w pewnym tylko ograniczonym zakresie. Zasadą przeciwną, dziś powszechnie obowiązującą, jest zasada terytorialności prawa. Każdy i każda stosuje się do siebie prawo, terytorium, na którym się znajduje. I wreszcie ostatnia warstwa, mianowicie coś, co jeszcze narasta na prawie cywilnym. Pisze Papinian, prawo obywatelskie to to prawo, które składa się z ustaw, plebiscytów, uchwał senatu, decyzji princepsów i autorytetów znawców prawa. Wszystko to wyjaśnimy na kolejnych wykładach. A potem dodaje, jus honorarium, prawo pretorskie, to to, które pretorzy wprowadzili dla wspomożenia, uzupełnienia czy poprawienia prawa cywilnego ze względu na pożytek publiczny. Zwane jest też jus honorarium ze względu na urząd pretora. Czyli Ulpian, jeśli zdefiniował prawo w ogóle, to podzielił je na publiczne i prywatne. Dalej, prywatne, na jus civile, prawo obywatelskie, właściwe tylko dla Rzymian. Jus gentium, takie prawo, które, elementy prawa, które ma cechy wspólne, które łączy pewne instytucje Rzymian i innych. Na przykład niewolnictwo jest elementem tego prawa. Wreszcie, jus naturale, prawo naturalne. Przy czym to prawo naturalne ma najmniejsze znaczenie. Cechą prawa ludzkiego jest to, że może się naturze nie podporządkowywać. Bardzo słynny tekst Florentynusa mówi o tym, że niewola jest instytucją prawa narodów, która jest niezgodna ze stanem naturalnym. I co? I nic. Niewolnictwo jest sobie istnieje. A nawet przyjście chrześcijaństwa tego za bardzo nie zmienia. Mikołaj V jeszcze w bulli w połowie wieku XV potwierdzał, że niewolnictwo jak najbardziej jest spokojnie, powinno być stosowane. Jus gentium, te części wspólne, będziemy się temu przyglądać na kolejnych wykładach, stosowane są przez rzymskich urzędników w akcie wymierzania sprawiedliwości. Dlatego to prawo, które tworzą rzędnicy, stosując jus gentium, nazywamy jus pretorium, prawem pretorskim, czy jus honorarium, prawem urzędniczym. Jest to żywy głos prawa cywilnego, jak pisze Marcjan, czyli jest to prawo, które jest tą częścią najbardziej elastyczną, najbardziej dostosowalną do zmieniających się warunków. Temu się będziemy dalej przyglądać. No dobrze, proszę Państwa, bardzo przepraszam za to biegnięcie, zwłaszcza pod koniec wykładu. Gdybym nie miał problemów z przesiadką, to pewnie bym zdążył bez problemu. Kończymy nasz pierwszy wykład. Zapraszam za tydzień. Będziemy rozmawiać już o źródłach prawa, o czynnikach kształtujących prawo we wszystkich społecznościach i wreszcie zajmiemy się źródłami prawa w okresie archaicznym. Bardzo Państwu dziękuję. Slajdy dostaniecie, nie musicie robić spiesz, chyba że chcecie.